Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i od razu pytanie, co ona tam robi, co znowu kombinuje na tym ogrodzie. Kopię korzeń mniszka. Dużo pytań ostatnio od Was było odnośnie pozyskiwania korzenia mniszka. Tu o jego właściwościach w ogóle o mniszku można pisać całe epopeje, bo jest on cenny od korzenia aż po kwiat poprzez liście, ale są zapytania, kiedy pozyskiwać korzeń mniszka. Ma on niesamowite właściwości zahamowujące komórki nowotworowe i też jest udowodnione wszelkie badania na temat skuteczności działania korzenia mniszka dowodzą, że już w ciągu doby potrafi zlikwidować przynajmniej 25% komórek nowotworowych, a używanie jego na dłuższą metę niejednokrotnie już wielu z Was czy kogoś bliskiego z Waszych rodzin wyleczyło, pozbawiło chorób nowotworowych. Kiedy go pozyskiwać? Pozyskujemy go teraz o tej porze. Październik, listopad, zależy jakie są warunki pogodowe, jak ta aura się zachowuje, ale teraz jeżeli temperatury już spadły, wszystko idzie w stan uśpienia, wszystkie funkcje życiowe z mniszka cofają się do korzenia. Tak samo jak w każdej roślinie, więc ten korzeń jest najbardziej teraz wartościowy, najbardziej bogaty w substancje właśnie pomagające zwalczać komórki nowotworowe. Korzeń mniszka pozyskany, pozbawiamy liści, trzeba go oberwać z tych liści, umyć i suszyć. Z tym, że suszenie to nie jest proces wbrew pozorom taki o hop siup. W dalszej części filmu, kto jest zainteresowany ziołami, naturą, to obejrzyjcie do końca, bo pokażę Wam, gdzie można kupić bardzo dobrej jakości zioła, na co przede wszystkim zwrócić uwagę, kupując zioła, żeby nie kupić sobie bezwartościowego szajsu i nie wyrzucać pieniędzy w błoto. Także obejrzyjcie do końca. Mam nadzieję, że wielu osobom pomoże to później w wyborze ziół, w postępowaniu z ziołami, bo często niestety płacimy za zioła, ale to, co kupicie, nie ma nic wspólnego z ziołami. Suszenie korzenia mniszka musi się odbywać w temperaturze do 30 stopni. Wszystkie rośliny suszy się w temperaturze do 30 stopni i powinno się suszyć w warunkach naturalnych. Też już niejednokrotnie na ten temat się rozpowiadałam. Najlepiej na strychu, na drewnianych deskach, pod dachem, w miejscu zacienionym. Żadne zioło nie może być narażone na promienie słoneczne z tego względu, że zczarnieje, a podczas procesu czarnienia, jeżeli zioło jest podczas suszenia narażone na promienie słoneczne, niestety traci na wartości i takie zioła no, nie mają już tych właściwości, które powinny być. Także musi być to miejsce zacienione. Temperatura umiarkowana. Nie można włożyć ziół na suszarnię i suszyć na suszarni. Niestety, jeżeli idzie o hurtowy przerób ziół, są one często właśnie suszone na suszarniach i są przesuszone. Później jak je kupujecie, są one pozbawione swoich takich właściwości, swoich wartości i przewiew powietrza. Musi być cyrkulacja tego powietrza. I u mnie zawsze zioła się suszyło na strychu. Tata zrobił takie pomieszczenie deskami drewnianymi wyłożone. Oczywiście deski nad podłogą, one pomiędzy podłogą a deską była przestrzeń tych 15, nawet 20 cm, żeby tam również była cyrkulacja powietrza i
pod dachem, dach było wszystko zadaszone, okna dwa na przestrzał otwarte, żeby ta cyrkulacja powietrza była. Można suszyć również na takich firankach, dwa kołki firanka i w tym suszyć zioła. To są najlepsze metody, które stosowały nasze babcie i te zioła były naprawdę wysokiej jakości. Dzisiaj niestety kupujecie zioła, stosujecie je i często mówicie, one nie działają, one mi nie pomagają. No kochani, jak one mają działać, pomagać, jak one raz, że są przesuszone, dwa, są sproszkowane, zmielone, Bóg wie z czym, a już w ogóle saszetkowe. Herbaty saszetkowe, zioła, to wiecie co, lepiej tego nie kupować, nie brać, bo to co w saszetce to z reguły niestety jest nie wiemy co i najgorszej jakości. Jeżeli zioła pozyskujecie sami, to pół biedy, bo wysuszycie sobie te ziółka i macie w całości, ale jeżeli kupujecie, to z reguły zioła są sproszkowane. To jest najgorsze co może być, kupować zioła sproszkowane, nie w całości. Z tego względu, że tak naprawdę nie widzicie, co tam jest i nie wiecie, co tam jest. Każde zioło powinno być w całości wyeksponowane. Musicie widzieć, co bierzecie, jakiej to jest jakości. I tutaj, no już jak się nie trudno domyślić, jestem w Suchlicy, w moim ulubionym centrum pszczelarskim, które niejednokrotnie Wam pokazywałam, polecałam. I zaczynają wchodzić w zioła, które warto jest polecić. Ja też tu już zaopatruję się w to, czego sama nie pozyskuję i szczerze Wam polecam. Dlaczego? Zobaczcie. Pierwsze lepsze zioło, chociażby mniszek kwiat. Jest to wszystko przejrzyste. Opakowanie, możecie zobaczyć, co widzicie, jest cały kwiat. Istotne jest, kupując kwiaty zielarskie, czy liście, ziele, żeby to było w całości. Wy musicie widzieć, co kupujecie, że to jest mniszek, a nie, powiedzmy, dodane połowy liści. Kolejne, lipa. Kwiat lipy. Również jeżeli kupicie sobie herbatę w torebce zmieloną, wy tego nie widzicie, co tam jest włożone. Tu widać kolor. Kolor przede wszystkim ziół odpowiednio wysuszonych, nieprzesuszonych, musi być zbliżony do naturalnego. Troszeczkę jakby wyblakły, ale nie brązowy. Nigdy zioła nie mogą być brązowe, bo są one przepalone, przesuszone w za dużej temperaturze, w nieodpowiednich warunkach. Tutaj lipa, jak już możecie zobaczyć przez tą powłokę przezroczystą, jest taka, jak być powinna. Jeszcze gdzieś tutaj widziałam, o, chociażby rumianek. No co tu tutaj dużo mówić? To wygląda tak, jakby dopiero było zerwane z łąki, z drzewa, z krzaka. Zależy, z czego się pozyskuje. Jeszcze widziałam chyba liście pędy sosny. O właśnie. Asia na razie się chowa, ale za chwileczkę i Asię pokażemy. Pędy sosny. To Wam chcę bardzo dzisiaj polecić, bo znacie syrop z sosny. Na takie początkowe dolegliwości przeziębienia, na stany początkowej grypy, ale pędy sosny. I teraz one muszą być zbierane w odpowiedniej fazie, w odpowiedniej temperaturze, być suszone. I tutaj pędy sosny są, zobaczcie, młodziutkie, zbierane w fazie takiej, jak powinny być. I jeżeli macie jakieś takie stany grypowe, przeziębieniowe, pędy sosny zalać tak, jak herbatę się parzy. Kilka tych pędów, łyżeczkę, z reguły herbaty parzy się łyżeczkę. Tak samo tutaj odmierzyć sobie na łyżeczce ilość tych pędów, do szklanki zalać wrzątkiem, odczekać tych 10-15 minut i pić. Stawiają na nogi, mają dosyć duże właściwości. Wszystkie olejki eteryczne i żywice, związki, które łączą się w naszym organizmie w taką siłę do walki, będą naprawdę stawiały na nogi. Polecam, bo ja też już tutaj te pędy sosny biorę. Nie każdy z Was może sam pozyskać. Nie jest to do końca też takie łatwe. Także tu jest to bardzo wygodne. No i też widziałam chyba, Asia, gdzieś tutaj liść brzozy, tak? Chyba gdzieś był liść brzozy. A może mi się zdawało, ale też często pytacie o morwę białą.
Jest morwa biała, liść. Ktoś mnie pytał o owoc morwy. Nie mają jeszcze. Jeszcze. Bo tu będą pracować nad kolejnymi ziołami. Liść morwy, zobaczcie. Jakbyście sobie narwali, wysuszyli, to jest wszystko takie, jak powinno być. Kontakt tutaj do Asi będzie podany w opisie bądź w przypiętym komentarzu. Także tam sobie zerknijcie, możecie dzwonić. Asia telefony będzie odbierała, oczywiście w miarę możliwości. No i też prośba, nie dzwonić już po godzinach pracy, bo Asia też ma no życie prywatne, także wiecie. Bo zdarzało się, że miała telefony o 12 w nocy, no to trochę już jest nie halo, nie? Ale Asia udzieli tu informacji, są zioła, można je kupić. Na chwilę zrobię cięcie, bo są klienci. Za chwilę wracamy. Dzień dobry, ponownie witamy się. Tu próbujemy otworzyć. Bardzo łatwo. Tylko otworzyć zioła, bo chcę wam pokazać, jak one wyglądają w rzeczywistości. Pędy sosny. A się skleiły, włochate, nie chcą wyjść. Ale pachną od razu, pachną, nie? Od razu. Mm. Właśnie tu jest to, że zioła odpowiednio ususzone muszą mieć swój zachowany zapach. Zioła, które nie pachną, bądź pachną taką przepalenizną, możecie od razu wyrzucić. Pędy sosny, szkoda, że nie możecie poczuć tego zapachu, ale zobaczcie, jak one wyglądają. I jakby były zerwane przed chwileczką z czubków sosnowych. I tutaj jeszcze wam chcę pokazać wierzbownicę, która jest cudownym lekiem na prostatę. Robi się oczywiście herbatę z wierzbownicy i pije tą herbatkę. Jak to wszystko się możecie doczytać już, tu Asia powie i naprawdę efekty są. Panowie, którzy mają problem z prostatą, nie muszą w nocy tak wstawać, często oddawać moczu. Tak wygląda ziele wierzbownicy. Bardzo ładny kolor, rozdrobniony. Widać tutaj, że to jest ziele właśnie wierzbownicy, a nie czegoś innego. Czy chociażby rumianek. Jeszcze wam pokażę, jak on wygląda. Otwieramy rumianek. Już teraz wiem jak, bo z początku nie wiedziałam, jak się do tego dobrać. Aha. Dalej chyba nie wiem. O, jest. Zobaczcie. To są koszyczki takie, jak powinny być. Nie są brązowe, są żółciutkie, nieprzesuszone. I zapach. Zapach rumianku. Takie zioła powinniście kupować, jeżeli nie możecie ich sami pozyskać, żeby były w całości. Z kolorem naturalnym, nie odbiegającym od sobie właściwego. Bo jeżeli kupicie w torebkach, w saszetkach bądź zmielone, wy tak naprawdę nie wiecie, co tam jest włożone, jak to jest suszone. A jeżeli to jest brązowe, to niestety to już nie ma żadnej właściwości, bo zostało, było suszone w za dużej temperaturze i jest przesuszone, pozbawione wszystkich swoich właściwości. A niejednokrotnie niestety zioła nieodpowiednio wysuszone mogą zrobić więcej szkód niż pożytku, także to jest istotne. Tyle o ziołach. Jeżeli macie ochotę, możecie tutaj dzwonić do Asi. Zachęcam, bo naprawdę też się tu zaopatruję. Często się pytacie, gdzie ja zioła pozyskuję, skąd. Dużo pozyskuję sama, ale nie jestem w stanie sama wszystkiego pozyskać, zdobyć, więc przyjeżdżam tu, bo są naprawdę wysokiej jakości. O ziołach tyle, ale jeszcze muszę wam koniecznie dzisiaj coś pokazać, co dla mnie jest rewelacją. Na pierwszy rzut oka rzuca się to stoisko w tym pomieszczeniu, ale nie o tym stoisku dzisiaj mowa. Nas dzisiaj interesuje to stoisko z kremami. Też już był tutaj wspomniany krem, były wspomniane produkty, ale chcę powiedzieć o konkretnym. Przede wszystkim na zimę, teraz na taki czas późnojesienny, wczesnozimowy o kremie. Ten. Wzięłam go na lato. Krem jest bardzo dobry, ale w lecie miałam takie, nie wiem czy ty Asia też, uczucie gorąca. Ja jakby gorąco było. Może słabiej wchłania latem. Tak,
Ale teraz skóra jest idealnie gładka, bo też często pytacie, czego ja używam. Właśnie tego. Tu jak będziecie dzwonić do Asi, powiecie krem do rąk, który używa Renia i od razu Asia będzie wiedziała, o który. Tu jest taka formuła odbudowująca i ten krem, już kiedyś wspominałyśmy o nim, on jest też przeznaczony dla ludzi po radio i po chemioterapii. Czyli kiedy ta skóra jest szczególnie przesuszona, cieniutka, aż taka błyszcząca, jak pergamin cieniutka. Paznokcie też często pękające, więc ten krem jest ratunkiem. Dla osób, które zmagają się tutaj nawet też, wiem, że kilka osób z Was już brało po radioterapii, jesteście zadowoleni, bo pisaliście. Też w rodzinie miałam taki przypadek. Agnieszka też tu się zaopatruje po dzień dzisiejszy w te kosmetyki i są dla niej rewelacyjne w walce z tą ciężką chorobą. Ale też chciałam jeszcze polecić dzisiaj nowość. To już Asia, powiedz, co to mamy jest. Mamy nowość i powiem szczerze, tak, zobaczcie Państwo, pusta półka, tu powinien stać się ten peeling. Ale... Najgorsze jest to, że ja muszę czekać. Tak. Niedopuszczalne. O co chodzi? Słuchajcie, jest tester. Tester tak robotę robi, bo coś, co jest fantastycznego w tej puszce zamknięte i ja słowami no chyba nie umiałabym aż tak powiedzieć, jakie to jest wspaniałe. Trzeba spróbować. Kto spróbuje, jest szał po prostu. Wygląda tak, zobaczcie, troszeczkę lejące. Musi takie być. Delikatne w zapachu. Dawaj, i teraz... Ja nie robię, bo będę później 3 dni tęskniła za tym. Naprawdę, formułkę ma taką grudkowatą, jakbyście nacierali dłonie piaskiem. Tak sobie dosyć nałożyć na dłonie. Zobaczcie, one się pięknie od razu błyszczą. Tu są oleje orzechowe, kokosowe, orzechowe, więc pięknie skóra jest nawilżona. Drobinki ścierają martwy naskórek. Piękny zapach. Peeling przeznaczony jest do rąk, stóp i całego ciała. Oprócz twarzy. Oprócz twarzy, tak. Cudowny i powiem szczerze, zrobiłam go sobie na ciało. Brakowało mi balsamu, bo jednak później chce się gdzieś czymś to zamknąć, tą bazę. O ile pierwszy, drugi dzień będziemy ładnie też takie nawilżone, ale już później ta skóra potrzebuje, tym bardziej teraz, gdzie jest już ogrzewanie w domu. Ale tutaj powiem Wam, że ja też jak tu spróbowałam tego pierwszy raz, Asia mówi inaczej. To się wciera około 2 minuty. Tak. Trzeba się wmasowywać, wcierać i spłukać dokładnie. Skóra już po pierwszym użyciu, uwierzcie mi, jest bardzo taka delikatna, nie czuć chropowatości na niej. I to już przy zmywaniu. Tak, jak się zmywa. Przy zmywaniu już jest ten efekt wow. Zmarszczki tak troszeczkę ściąga, dłonie są naprawdę bardzo gładkie, długo utrzymuje się zapach. No i później, żeby nie stosować tego powiedzmy tam co 2 godziny, jest do tego balsam. Że można sobie pociągnąć balsamem i efekt utrzymuje się naprawdę długo. Cały dzień, ja robiłam sobie to tutaj pierwszy raz u Ciebie w dzień, to wiecie co, gładkość dłoni czułam przez 2 dni. Też, no. Jak zrobiłam wieczorem, no z reguły robię wieczorem, no i jeszcze tak nie miałam okazji systematycznie, bo czekam. Bo go nie ma. Czekam. Bo go nie ma. Ten peeling... Z tego tytułu, że bardzo ładnie też zmiękcza skórę, on będzie bardzo pomocny na stopach, jak ktoś ma nagniotki, modzele, jakieś niedoskonałości, grubą skórę na przykład, która pęka. Więc pielęgnowanie tym peelingiem daje możliwość pozbycia się, ja nie mówię za pierwszym razem, ale systematyka. Tak. Zmiękczy na tyle tą skórę i pomoże nam pozbyć się tych niedoskonałości. Dla osób starszych, które wiadomo, że już procesy starzenia się skóry zachodzą szybciej, ona bardziej się łuszczy, bardziej rogowacieje, no takie są fakty, i dla rolników, którzy ciężko dłońmi pracują, tak jak nieraz ja mam tutaj takie nagniotki od wideł, od haczki, no ta formuła tego
tego tutaj peelingu sprawia, że dłonie mam jednak gładkie. Po ciężkich dniach, tygodniach, miesiącach pracy, no rolnicy wiedzą, jak te dłonie wyglądają. One są szorstkie, one są często z takim... To nie jest z brudu, że jest niechlujstwo, ale brud zachodzi, bo są pęknięcia skóry. To jest naturalny proces dłoni rolnika, stóp rolnika. I to naprawdę jest takim no, dobrym sposobem, aby tą skórę doprowadzić do takiego stanu, jakbyśmy chcieli. Idę zmyć. Asia idę się zmyć. Idzie zmyć, a ja kończę już. Jeszcze na koniec wam coś powiem, pokażę. Tu jest Jaćka. Tamto to. Pikuś, ale zobaczcie, co stoi tutaj. Cała butla 5 litrów trójniaka pitnego Trybunalski. Wiecie, jaki to ma smak? Nieziemski. I cukierki z miodem, z propolisem, z pierzgą, z pyłkiem. Jakie tylko kto ma ochotę. I jeżeli są takie początkowe stany jakiegoś bólu gardła, czy takiego drapania, to rzeczywiście te cukierki się sprawdzają, bo ja kupuję sobie tutaj cukierki z propolisem, kupuję cukierki chociażby z olejkiem sosnowym, są bardzo dobre, łagodzą wszelkiego rodzaju stany podrażnienia gardła. No i też wam polecam, nie są one, żeby się nimi napchać, wiecie, jak taki chomik jabłkami, żeby wciągnąć się w ciągu dnia, ale jeżeli coś bierze, naprawdę są dobre. No i cóż, na tle przepięknego wystroju tego miejsca z Asią, która ma teraz rączki jak dupcia niemowlaczka. Cudowne, po urodzeniu. Słuchajcie, mięciutkie. Daj pomacać. Troszkę. Ale naprawdę, jest... pięknie długo będą pachniały, ja ale jeszcze, skóra. Jeszcze skóra przed wyjściem pięknie. Też się tutaj zaraz napilinguję. No, no. A ja czekam na dostawę. No ja też. Bo mówię, kto spróbował, to kupił i dobre, nie przyszykowałam się jakoś. Jak zwykle. Asia jest nieprzyszykowana, nieprzygotowana, tak. Także na słuchaj. Ten szał. Na ten szał. Jest dobre, warte polecenia. Zresztą no, często pytacie, co bym poleciła, gdzie bym poleciła. Także takie odcinki co jakiś czas, jeżeli ja wytestuję, uznaję, że jest dobre, czy tak jak chociażby jest bardzo dużo zapytań non-stop o zioła. Pytacie się, ja nie pozyskuję na sprzedaż, nie mam takiej możliwości dla siebie, część tak, ale tu śmiało mogę polecić. Dużo ziół jeszcze nie macie, nie? Ale będziecie to prawda, mieli. To prawda, ja powiem szczerze, że ja tak naprawdę w ogóle nie planowałam mieć ziół, ale mam je przez Państwa właśnie. Tak, no nie chciała. Tak, no. Po prostu w jeden dzień dwie kobiety zadzwoniły i że chciałyby ziołową herbatę. No nie posiadam ziół, nie mam, tłumaczę. Ale dlaczego? Skoro mamy miody, skoro mamy zdrowe rzeczy, dlaczego nie mamy ziół? No i tak sobie pomyślałam, tak, że skoro chcecie kupować te zdrowe produkty właśnie tu, bo się przyzwyczailiście, bo gdzieś tam zdobyliśmy Państwa zaufanie i chcecie właśnie tu, no nie pozostało mi nic innego jak szukać dobrego, najlepszego dostawcy ziół. Tak jak mówię, jeżeli kawa od nich, to z małej rodzinnej palarni. Jeżeli, o kawie też będzie odcinek. Tak, jeżeli ale... herbata, to też górna półka nie miał jakieś, tylko liściasta, żebyśmy tak. Widzieli. I tak jak ty, Reniu, mówiłaś przy lipie, lipowa herbata to wygląda tak, jakbyśmy sami tą lipę, te kwiaty pozbierali, czy pędy sosny, więc tutaj już tak trzeba było iść na jakość, wygląda. A to właśnie dzięki Państwu. Znaczy, no ja tutaj też, to nie jest, że ja znam Was od roku. Ja tu znam praktycznie od momentu, jak Pan Krzysztof zaczął realizację tego swojego jakiegoś zamierzonego planu. Był najpierw tylko tam malutki sklepik, gdzie można było kupić ramki. Wszystko podstawowe, takie do ula. Później zaczęło się to rozwijać, ewoluować. Coraz więcej pomysłów tu Pana Krzysztofa i Pani Kariny, żony, bo to jest sukces ich dwojga, tak. Teraz już synowie dochodzą, pracowali na to ciężko naprawdę od początku, zaczynali od kilku uli tak naprawdę
i gdzieś przerodzili to, przekuli te swoje pomysły w taki sukces, jaki mają teraz. No i oby tak dalej. Jeszcze na pewno wiosną będę chciała tutaj ruszyć temat apiterapii, bo powstają tutaj domki. Są już. Są już, funkcjonują. Tak. O tej porze roku, no to pszczółki śpią, domki tak. są zamknięte. Dlatego wiosną, ale wiosną. I powiem Wam, pana Krzysztofa namawiać nie trzeba, na pewno opowie, jak to zaczęło się u niego, jak ta przygoda z tym, co teraz tutaj widzicie, się zaczęła. Ale to będzie temat dopiero na wiosnę, jak się pszczoły obudzą, bo teraz poszły spać. Tak, śpią pszczoły. Tak. No i na dzisiaj to będzie, kochani, tyle. Żegnam się z Wami. Numer będzie podany w przypiętym komentarzu tutaj do Asi, także możecie dzwonić. Tak, do 16 bardzo chętnie odpowiem na Państwa pytania. Jeżeli nie będę odbierała, znaczy, że mam klientów, nie mogę, ale ja oddzwonię. Także na dzisiaj to, kochani, tyle. Życzę Wam zdrowia, radości. Sięgajcie po to zdrowie. Nie dajcie się, kochani, oszukać, bo dzisiaj niestety w dobie takich czasów, jakie mamy, jest masa oszustów. Wciskają nam najgorszy szajs za naprawdę duże pieniądze. I powinna być w nas wszystkich świadomość coraz większa tego, co chcemy pozyskać, co chcemy kupić i żeby taki produkt, jaki pragniecie, do Was dotarł. Mam nadzieję, że troszeczkę dzisiaj już o ziołach wiecie, na co zwrócić uwagę i jak je zakupić. No i zapraszam tutaj, bo naprawdę zioła są dobre. Do usłyszenia. Następnego.